Mecz siatkarskiej drugiej ligi kobiet pomiędzy LTS-em Legionowią Legionowo a Krótką Mysiadło miał niespodziewany przebieg. Faworyzowane gospodynie przegrały z niżej notowanym przeciwnikiem, ale trzeba przyznać, że trener gospodyń Wojciech Lalek musiał wystawić bardzo eksperymentalny skład. Legionowia przystępowała do meczu zdziesiątkowana kontuzjami i było te braki widać na parkiecie. Pierwszy set miał wyrównany przebieg, ale ostatecznie wygrały go przyjezdne. W drugiej odsłonie wszystko zdawało się wracać do normy. Legionowia grała znacznie lepiej i zwyciężyła do 18. Kolejne dwa sety to już niestety skuteczna gra siatkarek z Mysiadła, które wygrały je do 20 i 18. Trener Wojciech Lalek, jak łatwo zgadnąć, nie tryskał po meczu humorem. Byliśmy słabsi po prostu. No, mamy swoje problemy zdrowotne po prostu. Brakło nam troszeczkę dziewczyn. Nie ma naszej rozgrywającej Montowskiej, nie ma Sochaczewskiej, nie ma Hamudy. W to miejsce niestety też troszeczkę w młodszych grupach mamy też problemów takich przeziębieniowych. To nie są duże sprawy, ale no, nam nie wolno też ryzykować zdrowiem tych dziewczyn, więc wystawiliśmy taki zespół, który w tej chwili się pokazał, że w pierwszej szóstce grała na skrzydle kadetka Marysia Woźniak, rozgrywała Hania Słotarska, również kadetka. Pozostałe dziewczyny no, też wchodziły przecież i Orzeł, Julka, także to też kadetka jest. Także tym razem graliśmy bardzo młodym, takim okrojonym składem, bo nawet tej dziewczynie Hani Słotarskiej nie mogliśmy jak pomóc, bo drugiej rozgrywającej już nie było. Reszta jest wszystko chore. Także biorąc to pod uwagę, to ja tym dziewczynom dziękuję za ten mecz, bo one no, robiły wszystko, co potrafią, co mogły. I no, tutaj wzięła górę przede wszystkim no, doświadczenie zespołu przeciwnego. Dziewczyny potrafiły te dzieciaki moje obrać po prostu i tyle. Ale ja jestem zadowolony z tego, że one się nie poddały, wiedząc, że mamy taki skład okrojony. Nawet nie mogliśmy czternastki wystawić dzisiaj. I biorąc to wszystko pod uwagę, ja mimo wszystko jestem zadowolony z tego meczu. Legionowia przegrała, ale trzeba pamiętać, że drugoligowe rozgrywki to jednak naprawdę poligon doświadczalny i świetny sposób na zdobycie cennego siatkarskiego doświadczenia.